Gulbalux, producent domów z drewna, już od 20 lat na rynku. Rodzinną firmę założył, a po latach został wybrany posłem ziemi podkarpackiej. Mieczysław Golba. Budujemy solidne, ciepłe, energooszczędne domy z drewna. Zapraszamy do współpracy. Gulbalux, 20 lat na rynku. tvpodkarpacie.pl. Zespół Ciarko PBS Bank KH Sanok mistrzem Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2013-2014. W decydującym spotkaniu sanoczanie pokonali GKS Tychy 2-0. We'll be right back.
Myśmy wiedzieli, że to nie będzie łatwe. Myśmy nie byli faworyt, także każdy sukces rodzi się w ciężkiej pracy i bólu. Že jsme byli mocnější družina, my jsme chtěli toho majstra a zrobili jsme toho majstra! Gráše na 200% v takých mečách, postanovili jsme, že to je náš ostatní meč, končíme dzisiaj sezon i nemá co się oszczędzać niestety. Dziękuję. It was a hard work game, everyone wanted it. It just came down that we were able to get a few goals in and I was able to shut the door. I was a little luckier than their goalie tonight. Mecze były wyrównane, mecze były na równo, no ale tak jak mówię, mecz trwa 60 minut i pokazaliśmy to, walczyliśmy od początku, od pierwszej minuty do końca, należało nam się to złoto i zostaje w Sanoku. To jest było ważne, że jest cała drużyna, cały playoff, bardzo dobry bramkarz, od pierwszego do zadniego zawodnika, jsme hrali sercem, walczyli do końca, a to jest najważniejsze, to jest pierwszy Sanok z Podkarpacia. Unbelievable group of guys, coaching staff. Everyone, the fans are unbelievable. This was like a first-class organization, and this was, you know, I had so much fun being here, and I don't even know what to say. It's a great feeling, you know, being a winner, and we battled so hard, and you know, and we got to give it to the fans. The atmosphere here, the city, everything was unbelievable. It was a great experience and a great season. Nieważne kto, drużyna wygrała, nieważne jak, ale mamy mistrza, jej! Ja chyba ten mecz, że wygraliśmy 7-1, to nas pokazało, że wtedy coś się złamało w Tychach i no, graliśmy skutecznie i strzeliliśmy szybko bramki w każdym meczu i no, zrobiliśmy to fajnie. No, to jest tak, bramkarz tam dobrze grał z Unią, a my byliśmy w stanie strzelić szybkie bramki i to nas pomagało w Tychach. Wspaniały moment, to jest dowód tego, że warto budować, że warto inwestować w sport, że warto promować miasto Sanok w Podkarpacie. No bo ci ludzie pokazali, a przede wszystkim drużyna, a goście z całego województwa, od Stalowej Woli, Tarnobrzega, Przemyśla, Rzeszowa, Krosna i Pobieszczady byli dzisiaj z nami, czyli Podkarpacie chyba szanuje się, a dzisiaj co? Sanok jest mistrzem Polski, jesteśmy szczęśliwi, a ja jestem przekonany, że warto było. Całe województwo się cieszy, że mamy mistrza pierwszego Polski w tym województwie. Ja mam nadzieję, że nie ostatni, że Resowia do tego dojdzie. Ale STS zagrał, całą drużyna zagrała. Nie było indywidualistów, ale była drużyna. Dali z siebie wszystko. Ja byłem dzisiaj blisko tego, to widziałem, jak oni oddychają, jak są zmęczeni. Grali, żeby był mistrz w Sanoku i jest mistrz w Sanoku. I się cieszy całe województwo i zarząd i urząd marszałkowski się też bardzo cieszy. Byliśmy świetną drużyną, świetnie żyliśmy w szatni jak rodzina. Myślę, że charakter pokazaliśmy i serce. Mówiłem to na samym początku sezonu, że taka będzie ta drużyna. Naprawdę jest świetna atmosfera. Myślę, że to były ciężkie finały. Bardzo ciężkie, dużo cięższe niż ostatnim razem, żeśmy grali. Także chwała chłopakom za to, że dali radę i dziękujemy wszystkim kibicom, bo naprawdę fantastycznie nas dopingowali. I również chylę czoła wszystkim tym, którzy przyszli dziś na mecz i chodzili przez cały sezon. Cieszę się, że w końcu nam ktoś zaufał. Pokazaliśmy wszystkim, że możemy, wielu osobom, które nas skreślały i nie wierzyły, że ci chłopacy, którzy są stąd, potrafią jeszcze zdobyć cokolwiek. Już nam odpuścili, już nas skreślili, pokazaliśmy, że możemy walczyć o Mistrzostwa Polski. To jest największy sukces tej drużyny, że spokojnie budowana, chociaż no ciężko mówić o spokoju, jeżeli to jest w przeciągu jednego sezonu, ale zaczęliśmy w sierpniu. Zaczęliśmy od fajnego wydarzenia, a mianowicie wygrania bardzo mocno obsadzonego turnieju na Węgrzech w Miszkolcu. To był pierwszy sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. Ściągnęliśmy dodatkowych zawodników, dostaliśmy na to zgodę sponsorów. Sponsorzy trochę przesunęli ciężar, środek ciężkości w stronę bardziej czwórki, a nie 5-8. I zaczęło się poszukiwanie dodatkowych zawodników. Trzeba przyznać, że nie wszystkimi nam się udało, bo niektórych zawodników pożegnaliśmy. Natomiast no, efekt jest taki, że dzisiaj jesteśmy mistrzem. To chyba oznacza, że dobrych zostawiliśmy,
tych mniej nam potrzebnych pożegnaliśmy i suma summarum wyszło na mega plus. TV Podkarpacie.pl